Witam Was, jest Olny Bartek. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na top 5 aplikacji na listopad. Wiem, że spora część z Was czekała na ten film i chciałbym Was serdecznie z tego miejsca przeprosić za to, że nie będzie niestety tego zestawienia październikowego, ale po prostu czasowo nie dałem rady. Tak więc przejdziemy sobie bezpośrednio do zestawienia na listopad. Tak więc nie przedłużając na wstępie, przejdźmy sobie do pierwszej aplikacji. I pierwszą aplikacją jest Runbeat. I generalnie ta aplikacja służy takiemu jakby zmotywowaniu nas do biegania. Jest ona podzielona na 3 ekrany. Mamy tutaj naszą historię, ekran domowy, w którym uruchamiamy cały proces tej aplikacji, o którym zaraz powiem. No i ekran pomocy i tutaj mamy tak jakby takie pomocnicze zdania odnośnie tej aplikacji, jak ją obsłużyć i tego typu rzeczy. Co do samego jej interfejsu, wygląda on według mnie bardzo ładnie i świetnie się wpasowuje w interfejs nowego Androida Lollipop. Wygląda naprawdę świetnie według mnie. I o co chodzi generalnie w tej aplikacji? W tej aplikacji chodzi o to, żeby biegać po prostu, tak, ale służy ona zbieraniu takich gwiazdek. Czyli jesteśmy w danym miejscu, odpalamy sobie tą aplikację i ona nam na mapę nanosi gwiazdki, które będziemy po prostu musieli sobie poprzez bieganie zebrać. I to wszystko działa na bazie GPS-u. Już jak możecie zobaczyć, ten jakby mój trening w tym momencie płynie. Tutaj mamy takie dodatkowe informacje o naszym treningu. One się tutaj niestety nie wyświetlają, bo teraz się akurat w ogóle nie przemieszczam. No i tutaj mamy te gwiazdki właśnie naniesione na mapę i musimy je zdobyć właśnie poprzez bieganie. I to na tyle w tej aplikacji. Naprawdę większej filozofii tutaj nie ma, ale według mnie jest to bardzo fajny program, który może nas zmotywować do uprawiania różnych sportów, a w zasadzie biegania, tak? Dobra, kolejną aplikacją jest Infinite Walls i to jest bardzo fajna aplikacja z tapetami po prostu. Ale jest ich tutaj naprawdę masa i co chwilę ich przybywa. Zobaczcie, że w kwestii samego interfejsu tej aplikacji wygląda według mnie świetnie i również wpasowuje się w nowy material design. Tutaj mamy opcje, tutaj w zasadzie większej ilości tych opcji nie ma. I mamy właśnie ten podział na różne kategorie. Jest ich tutaj naprawdę masa. Są one oczywiście po angielsku, ale myślę, że każdy sobie z tym bez problemu poradzi. Na przykład weźmiemy jakąś kategorię, mamy tutaj wybrane jakieś tapety, załóżmy, że ta mi się podoba. No i mogę ją sobie oczywiście zapisać na moje urządzenie, bezpośrednio z poziomu aplikacji ustawić jako tapetę. I tutaj mamy również te same ustawienia, które nam się wcześniej wyświetlały. I to na tyle w tej aplikacji, również większej filozofii nie ma, ale chciałem Wam pokazać ją z tego względu, że jest tutaj naprawdę masa tapet, które wyglądają według mnie po prostu pięknie i bardzo fajnie będą wyglądać na naszym homescreenie. Dobra, trzecią aplikacją jest Schemes, jakoś tak, nie wiem generalnie jak to wymówić, ale jak sama nazwa wskazuje, chodzi o jakiś schemat. I generalnie ta aplikacja potrafi za nas opublikować dane w danym momencie jakiś status na przykład na Facebooku, na Twitterze, bądź wysłać maila o danej godzinie, więc to jest naprawdę według mnie genialna rzecz. Tutaj mamy paseczek z zaplanowanymi po prostu tymi wydarzeniami, jakie sobie ustaliliśmy na dane godziny i właśnie możemy wysłać o danym momencie SMS-a, post na Twitterze, na Facebooku, Gmail i możemy przejść sobie do historii. Tak więc tutaj możemy sobie tym przyciskiem dodać sobie nowe wydarzenie. Bardzo fajne jest to, że możemy sobie do kilku aplikacji w zasadzie ten sam post, załóżmy, przypisać. Więc tak to wygląda. Ja załóżmy sobie ustawię Twittera, zrobimy test i możemy ustawić sobie czas, o którym ma się to opublikować oraz datę, czyli możemy sobie wybrać dany dzień, w którym ma się właśnie ten post opublikować. I tutaj również nie ma większej filozofii, możemy także dodać jakiś wybrany przez nas załącznik i tyle, ale według mnie jest to genialne, ponieważ jeśli wiemy, że o danej godzinie chcemy coś opublikować, możemy to sobie bez problemu w tej aplikacji zaplanować i to za nas po prostu wszystko się wykona. Tak więc serdecznie Wam polecam tą aplikację. Czwartą aplikacją jest oczywiście Inbox. Wszyscy czekają na zaproszenia, w zasadzie może już część z Was to zaproszenie miała, więc tak to właśnie wygląda sama aplikacja. Szczerze powiedziawszy, odkąd mamy tego nowego Gmaila, troszeczkę jej mniej używam, ale w dalszym ciągu jest ona z całą pewnością bardzo przydatna. Tak więc tutaj mamy ten wysuwany pasek i tutaj mamy odebrane. Możemy sobie odłożyć danego maila na następny czas, tak jak to się ma na przykład w aplikacji Mailbox.
Możemy sobie wyrzucić już jako gotowe, przeczytane. Wersje robocze to oczywiście dotyczy maila. Mamy także grupowanie odebranych. To jest też bardzo fajne, że mamy w kwestii podróży, zakupów, finanse, społeczności, powiadomienia, fora, oferty. No i tutaj już są takie moje foldery z mojej skrzynki mailowej. Tutaj tym plusikiem możemy sobie oczywiście dodawać jakieś maile, a także możemy sobie dodawać przypomnienia. To jest też bardzo fajna opcja tej aplikacji, że możemy sobie tutaj zaplanować jakieś przypomnienie. No i sam schemat działania tej aplikacji jest jak najbardziej przyjemny. Według mnie to wygląda po prostu świetnie. Świetne są tutaj te animacje, możemy sobie wczytać jakiegoś maila. I generalnie to też to się wszystko opiera na gestach, tak więc przesuwając w prawo możemy sobie oznaczyć wiadomość jako gotową, czyli już przeczytaną. Możemy ją sobie też odłożyć na później przesuwając w lewo. Tak więc te gesty są również bardzo przydatne tutaj. No i też ten wygląd tej aplikacji, to wszystko jak to wygląda pięknie w tym material design, to jest naprawdę świetne. No i jedyną wadą tej aplikacji jest oczywiście to, że niestety jest ona tylko na zaproszenie. Dobra, ostatnią aplikacją jest również program od Google, tym razem Google Fit. Również ta aplikacja się niedawno pojawiła i ta animacja, po prostu ją uwielbiam. No i w prostym tłumaczeniu ona służy liczeniu kroków. Sama liczy kroki na bazie oczywiście danych z GPS-a. Ja akurat dzisiaj niewiele zrobiłem kroków, ale na przykład wczoraj miałem bodajże... Tutaj mi się nie wyświetli. Ja wiem, że 129% zrobiłem tych kroków, czyli pobiłem ten cel, jaki ustawiony mam w aplikacji. To jest bodajże 4000 kroków, o ile się nie mylę. No i tutaj mamy oczywiście naszą historię z ostatnich dni. Możemy sobie bez problemu to zobaczyć, rozwinąć. W ustawieniach możemy sobie w zasadzie ustawić naszą płeć, oczywiście nasz wzrost i waga. To jest akurat bardzo ważne, ponieważ dzięki temu te pomiary są w miarę racjonalne. Wzrost, oczywiście możemy sobie jednostki tutaj poustawiać. Co ciekawe, były takie śmieszne obrazki. Tak, możemy sobie ustawić wagę w kamieniach. Nie wiem, o co chodzi, ale powiedzmy, że będzie waga w kamieniach. No i tak to wygląda tutaj już konta, powiadomienia i tego typu rzeczy. Co do samej aplikacji, jest ona bardzo prosta. Co do poprawności pomiarów, myślę, że są one całkiem poprawne albo na podobnym poziomie, jak to się miało na przykład w opasce Smartband, którą dla Was testowałem jakiś czas temu, ale generalnie jest tutaj całkiem fajnie i według mnie też jest bardzo fajna aplikacja do tego, żeby nas zmotywować do różnych aktywności. Także mamy tutaj opcję, o której zapomniałem, czyli możemy właśnie dodać aktywność, czyli możemy... Tu mamy niewiele akurat tych aktywności, możemy dodać, że biegaliśmy lub marsz, mieliśmy jazda na rowerze, czas trwania i aplikacja to również sobie tam jakoś przeliczy i doda jako naszą aktywność w ciągu dnia. Dobra, tak więc w kwestii zestawienia na listopad to tyle. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, typy aplikacji, jakie mógłbym przedstawić w tym zestawieniu w przyszłym miesiącu, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.